Witajcie w dzisiejszym dniu. Powrót po urlopie. Trzeba było trochę, że tak powiem, dychnąć. No i co? Tak jak widzicie, jest tu znaczny postęp prac. Parter stoi. Wszystkie te słupki wolno stojące na zewnątrz, tam jest jeszcze jeden, są gotowe. No tutaj macie ten nasz, no ten sposób, który jest po prostu to na mijankę, że jeden kraniec, czyli ten kraniec trzyma tego blata, a ten kraniec tego, z tym, że on jest skręcony do tej knapy. No i jak widać, nic z tym nie jest porobione. To było wczoraj betonowane, ale do popołudniem, no to na razie nie jest to rozkręcane, bo za świeże to by było, mogłyby nam się ranty poobrywać, a tego byśmy nie chcieli. No i co, tu jak widzicie, chłopaki już obitkę mają, kolejny strop tutaj jest rozstawiany, jeszcze jest to pomieszczenie tutaj, zaraz wam przejdę odnośnie tych skosów i tych filarków, no ale tutaj też jest, tutaj też mamy już zadyskowany tą część, no i już będzie można ruszać też, no bo praktycznie to jest na całej tej długości, będzie można ruszać ze zbrojeniem. No i co, tu widzicie to obniżenie, no trochę tutaj dolewa tej wody, ale jak już będziemy mieli zadyskowane, no to mam nadzieję, że będzie trochę jej mniej. No i co, tutaj też, no tu będzie to zejście, ale to zawsze robimy sobie już na etapie, jak już ścianki działowe kończymy, no to wtedy dolewamy te stopnie. No i tam jak widzicie, wychodził, że spocznik wychodził tak jakby w nadprożu tym drzwiowym. No i jest to tak wymyślone, że tam były trochę pianki, żeśmy uzupełniali. I jest to wyciągnięte stamtąd. Teraz jak będziemy betonować schody już ze stropem, no to po prostu będzie tam to dolane. Wiadomo, startery są puszczone i będziemy jeszcze robić tutaj całe wykuwanie na spoczniku. No i tu widzicie, Szymek się podjął tam po kilku radach, co i jak, no to jakoś to no zgrywane są to jego pierwsze zabiegowe, no to zawsze musi być ten pierwszy raz, jak to mówią. No tutaj standardowo idzie prosty, 3 sztuki zabiegowe, potem jest spocznik i jedne też zwykłe schody do góry na piętro. No tutaj już to wiadomo, no to ten rdzeń jest wykonywany, tam jak już na którymś tam z filmów było, parę razy pokazywałem. No i ważne jest to, żeby po prostu tak jakby nie zakręcać na, nie, tak jakby nie, oś obrotu nie była na rdzeniu, czyli na wymiarze stopnia, tylko dajmy na to zawodziła trochę, czyli dajmy na to te 10-15 cm oś obrotu przesunąć dalej, żebyśmy mieli też tu beton po tej części. No a tam standardowo to jest rozmierzone jak w projekcie. Co dalej? Dalej, no to tutaj jest to duże pomieszczenie. Aha, tutaj. Tu mieliśmy tam w projekcie ogólnie dwa filarki z cegły z jednej i z drugiej strony, czyli na lewantkę po 6 cm. No i sobie w projekcie wymyślili, że tu potem monter tych drzwi zamontuje tam w ogóle coś w tej przestrzeni tutaj. Dlatego jest to zmienione. Ja, czy chcieliśmy w ogóle tego nie robić, ale tych tutaj działówek, ale z racji tego, że tam po konsultacjach z monterami i ustaleniami z inwestorem, no to zrobiliśmy im jedną ściankę, czyli tak naprawdę do tego mogą się śmiało montować tu ze stelażem tych drzwi przesuwnych, a z drugiej strony tak jakby będzie to na profilach i wykończone płytą gipskartonową. Także to też tak
też nieprzemyślane to było w tym projekcie, ale wyszliśmy z tego. Następnie tutaj to duże pomieszczenie, to jest salon, tak jak tu widzicie, była przywieziona maszyna i po prostu na maszynie fajnie wystarczyło ustawić kąt 45 stopni na całym pustaku i mamy ładne przewiązania w tych miejscach, nie? Czyli nie jest to robione, że prostym i potem coś tu docinane że w tym miejscu osłabiamy ten mur, tylko jest ładnie cały pustak ścięty pod kątem, czyli jest to ładnie poprzewiązywane, tak samo z tej strony tutaj też widzicie, no i tam, i tutaj jak widzicie dodatkowo są te śmieszne filarki z cegły. Mateusz tu podobno się przy tym tak u niecenzuralnych słów poużywał, że no lepiej to było zrobić betonowe, no całe, no ale to jak jest w projekcie, no to tak żeśmy zrobili, nie? Po prostu jest to murowane na cegłę, docinane kątówą, no i jakoś to było, no i z tego względu, że to strasznie się to heboce, no to jest to w nas paksach pozabezpieczane, no bo wiadomo, dopiero jak przyjdzie obciążenie betonem, no to temu już wtedy nic nie będzie, ale na ten czas deskowania, no to wystarczy lekko coś, chociażby nawet jakby była burta zrobiona, przyszedłby wiatr, no to mamy pewne, że to leży, nie? Także tak to wygląda tutaj. Może wam jeszcze przejdę z zewnątrz pokazać. No tutaj to mamy, tak jak widzicie, no elegancko, czyli tak jakby ten przechodzi, czyli ten jest doscięty do skosa, a ten przechodzi dalej, nie? Tak jak tu widać, ten przechodzi całkiem, czyli to, on tu jest cały ścięty pod kątem 45, nie? Czyli można sobie wyobrazić, że on był ścinany, dobrze mówię, tak, bo to jest oryginalny, czyli on był tak cały ścięty, czyli praktycznie tak wyglądał pustak, on jest tu ścięty ładnie i mamy ładne przywiązanie. No i w sumie co dalej, no tu chcemy zrobić strop na pewno, no i w racji tego, że nie obciążamy od razu stropu, tylko dajemy takie 2-3 tygodnie, no to chcemy po prostu iść tam na budowę, nową budowę zacząć sobie, fundament. No i mamy jeszcze parę takich zleceń, które też trzeba w tym roku jeszcze ogarnąć, nie? No, tak to tu wygląda, te filarki, no nie, niezbyt nie zobaczycie, ale tu od góry, nie? Co, o czym mówiłem, jest to poogarniane. No i tutaj jeszcze ten dodatkowy jeden słup, bo tu jest to tak zrobione, że w tym tu idzie całe zadaszenie i od tego filarka jeszcze jest 10 wystaje taki jakby to kapinosek, no od razu chodzi o to, że tam idzie po skosie w naszą stronę balkon i w tą stronę tutaj, nie? Zresztą ja wam to wkleję w ilustrację, jak to tu będzie zadeskowane, no i ta jakby belka jest, która łączy tą ścianę z tamtym słupem i ona jest prowadzona jako nadciąg i jeszcze tam jest też nadciąg i tu na froncie, bo tu przewidziane lukarnie z jednej i z drugiej strony, no i tutaj też jest beleczki tak i tak, tylko że one są jako nadciągi w tych miejscach. No, także no tyle na dzisiaj. Jak widzicie, też trochę pada. Chłopaki są przygotowani w kapokach. No jak najmniej, żeby tu z zewnątrz coś robić, no bo widzicie, jest błoto jak nie powiem co. Ale w środku jest robota. Można właśnie rozstawiać deskowania i kłaść płyty, także no roboty jest, także nic, tyle na dziś, widzimy się w następnych filmach, na pewno w przyszłym tygodniu pewnie będzie coś ze zbrojarki,
No i tyle, no. Także jeśli się podobało, pamiętajcie, łapa w górę i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.